Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Temat klocki hamulcowe, w tym wypadku klocki hamulcowe kierunkowe. Zaraz powiecie, ten znowu o klockach i znowu o kierunkowych. Moi drodzy, tak, ponieważ pracując z działami reklamacyjnymi, okazuje się, że ogromną ilość reklamacji, które zgłaszają działy reklamacyjne, są odrzucane jako wadliwy montaż klocka hamulcowego. No jak można klocki hamulcowe źle zamontować? No niestety można. O klockach hamulcowych kierunkowych w naszych materiałach już powiedzieliśmy bardzo dużo. Dzisiaj chcę jeszcze raz przybliżyć ten temat. Być może pochylą się Wasi pracownicy, czy Wy sami nad tym tematem, podczas montażu głupich klocków hamulcowych by się wydawało. Moi drodzy, popatrzcie. Mam tutaj komplet klocków hamulcowych, tak, nowych. To są klocki hamulcowe systemu TRW do grupy Waga. Chyba najpopularniejsze klocki hamulcowe w tym kraju, czy w Europie. To są klocki hamulcowe na koła osi przedniej i są to klocki hamulcowe kierunkowe. Dwa z tych klocków są klockami, które mają pełną matę tłumiącą, a pozostałe dwa klocki mają maty tłumiące, ale mają półkowe wycięcia materiału. I teraz problem niestety powstaje, jak te klocki zamontować poprawnie, ponieważ nie ma tu informacji, który gdzie, z której strony zamontować, żadnych strzałek ułatwiających montaż. I tutaj wymagana jest wiedza, rzeczywiście mechanika, jak zamontować do poprawnej pracy takiego układu. Ktoś by pomyślał, dobrze, to są serwisy autoryzowane, w aftermarkecie takie informacje są. No niestety również nie, ponieważ tu macie klocki hamulcowe aftermarketowe i też nie posiadają żadnych informacji o sposobie ich montażu. Jest to wymagane od mechanika, który montuje te klocki. Co lepiej, te klocki wszystkie pasują każdy na przód, lewą, prawą, zewnątrz, wewnątrz stronę. Ich wadliwy montaż, błędny montaż będzie powodem pisku podczas hamowania, moi drodzy, i to okropnego, dziwnego klinowego zużywania się klocków hamulcowych, czyli płaszczyzna cierna klocka i blacha nie będą się zużywać do siebie równolegle. To jest jeden z problemów. Są też klocki hamulcowe takie, o, system Brembo, gdzie bardzo często jest tylko sfazowanie z jednej ze stron, nie po obydwu stronach. No i tu teraz też, czy atak tarczy jest do sfazowanej części, sfazowanej, czy nie? No tu zakładam, że mechanicy posiadają tą wiedzę, bo to jest fragmentaryczna według mnie wiedza, że zawsze wycięcie jest od strony ataku tarczy, bez względu na to, czy zacisk jest z przodu, czy z tyłu. I też tu przypominam, że te klocki, kiedy jedziemy do tyłu, będą piszczeć, ponieważ ta krawędź jest wprowadzana w drgania, które potem określamy jako pisk. Moi drodzy, są. Nie zawsze są na tych klockach strzałki pokazujące kierunek montażu. Powiedziałem, to jest lub nie jest. To zależy od producenta. Są klocki hamulcowe, gdzie jest półkowe wybranie materiału i jest strzałka pokazująca kierunek obroty tarczy hamulcowej do jazdy na wprost. Tak. No tylko pokażę Wam klocki hamulcowe. To jest akurat system hamulca postojowego ATE Volvo, gdzie klocki hamulcowe do systemu hamulca postojowego elektrycznego lewy, prawy są identyczne od strony tłoka i nie posiadają żadnego półkowego wycięcia. Patrząc od zewnątrz, są delikatne różnice. Obydwu stron są podcięcia fazowe i podczas montażu, jeżeli nie zwrócimy uwagi, możemy popełnić błąd, bo na tych klockach też są strzałki pokazujące lewy, prawy. Oprócz tego, że jest tu prawy, lewy klocek, są strzałki pokazujące kierunek ataku tarczy do jazdy na wprost. Zamontowanie tego na odwrót powoduje, że klocki hamulcowe będą Wam bardzo piszczeć. Znajdziecie blaszki, które mają półkowe wycięcie. Tu jest problem, ponieważ tu nie ma żadnych strzałek. Są dwie takie w zestawie i mechanik musi wiedzieć, jak zamontować, z której strony, żeby nie było problemu tak zwanego pisku podczas hamowania. Klocki hamulcowe, popularne auto Mercedes, system hamulcowy Brembo. Ja tu poskładałem blaszki i sprężynkę. Jeżeli takie klocki kupujecie, to te klocki zawierają takie blaszki,
Przy czym na szczęście na tej blaszce jest strzałka pokazująca poprawny montaż do jazdy na wprost na ten klocek i na klocku też jest strzałka. I montując ten zestaw, no tak, musimy zachować ten sam kierunek montażu, bo jeżeli zamontujemy inaczej, hamulce będą piszczeć. Zwróćcie na takie szczegóły uwagę. W warsztacie, w ferworze walki, kiedy idzie nam czas, nie zauważymy tego i problem gotowy. Tylko że zazwyczaj powiemy, patrz pan, jakie to teraz dziadostwo robią, że to piszczy. Nigdy nie powiemy, że my może coś źle zamontowaliśmy. Jest jeszcze jeden temat, moi drodzy, ponieważ w grupie Waga Volkswagen T5, T6, T61 są klocki hamulcowe, kierunkowe, tylko że strzałka pokazująca kierunek jazdy na wprost jest ustawiona w zupełnie innym kierunku niż we wszystkich innych rozwiązaniach. Widzicie? Półkowe wybranie materiału, strzałka w lewo, półkowe wybranie materiału, strzałka w prawo. To jest tak zwany wyjątek. Dlaczego o nim mówię? Ponieważ klocki hamulcowe do tego samochodu powinny być klockami kierunkowymi o zupełnie innym sposobie montażu niż wszystkie inne, jakie znacie. Co więcej, klocki te do tego samochodu po przeciwległej stronie tłoka powinny zawierać naklejki, dzięki którym, czy przy użyciu których musimy klocek przykleić do przeciwległej części zacisku. Wiem, że w tak zwanych częściach zamiennych znajdziecie klocki, które nie mają naklejki. Bardzo nieeleganckie, bo to doprowadza szybko do uszkodzenia zacisku i nie posiadają często strzałki pokazującej kierunek montażu. Jeżeli nie wiemy o tym wyjątku, popełnimy błąd i będziemy zgłaszać jako reklamację. Moi drodzy, gdzie wy możecie znaleźć informacje na temat, jak te klocki montować? No, pierwsza rzecz, zapraszamy na nasze szkolenia, gdzie cały czas uzupełniamy w materiale informacje o tych nowościach, więc tu u nas dostaniecie taki pakiet informacji. Drugie miejsce, no to jest nasz katalog online, internetowy ATE, gdzie przy danej referencji znajdują się bardzo często tak zwane noty techniczne, gdzie jest to opisane, jak, w jaki sposób i ewentualne jakieś dodatkowe zestawy uzupełniające potrzebne do poprawnego montażu. No i macie do dyspozycji naszą hotlinię, czyli numer telefonu, na który możecie zadzwonić i dostać pełne wsparcie, żeby to zamontować poprawnie. Polecam. Dziękuję.